Cześć, z tej strony Człowiek Artysta. Dzisiaj jestem z Dariuszem Paczkowskim. Zapomniałeś dodać Trzecia Fala Art. Trzecia Fala Art.pl i Fundacja Klamra. Klamra ORG. Czy ja mam mówić za Ciebie? Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w bardzo fajnym miejscu. Ja po prostu nie będę się wypowiadał, tylko po prostu głos oddaję dzisiaj Darkowi. Słuchajcie, jesteśmy na takim pięknym skwerku, gdzie od wielu lat była bardzo pobazgrana ściana, bardzo zdewastowana. Ja tu niedaleko mieszkam i też często tędy biegam, jeżdżę na rowerze i po prostu aż mnie oczy bolały. No i postanowiłem zainicjować akcję ku wolności od uzależnień. W dniu wczorajszym wrzuciłem posta na Facebooku. No i między innymi Człowiek Artysta z Agą, Maślak i Andrzej się pojawili, zadeklarowali swoją pomoc i dzięki temu sieknęliśmy tą niemałą ścianę w bardzo krótkim czasie po to, żeby wspierać stowarzyszenie Jump 93, które pomaga osobom uzależnionym w wyjściu z nałogu. Czyli tak jak można powiedzieć, znowu kolejny projekt społeczny. Jak można tak powiedzieć, bo to jest po prostu prawda. Ściana jest z tyłu zielona, ponieważ chodziło o to, żeby tak naprawdę ją nieco ukryć, żeby ona nie była aż tak krzykliwa, żeby to się wkomponowało tutaj w te tereny rekreacyjne i zielone. Natomiast no, na tym zielonym tle bardzo fajnie wyskakują twarze naszych bohaterek i bohaterów. Się zapytać właśnie, żebyś powiedział ogólnie nam, bo ja już wiem, co jest motywem przewodnim właśnie tej pracy, tego muralu? Co to są za postacie? No tutaj na przykład praca zaczyna się od Marty Gaszyńskiej, która jest szefową stowarzyszenia Jump 93. Potem są osoby, które korzystają z pomocy stowarzyszenia. Następnie mamy dwie dziewczyny, moje przyjaciółki, które się zgodziły, żeby też tą akcję wesprzeć. Ania i Alicja, Alicja i Ania, a na końcu mamy Marka Gaszyńskiego, autora wielu przepięknych tekstów piosenek, a tutaj użyliśmy jednego z nich, fragmentu Snu o Warszawie, którego właśnie autorem jest Marek Gaszyński i zgodził się, żeby jego ten tekst tutaj znaleźć. A tutaj mamy jeszcze Kubę. Siema Kuba, powiedz skąd do nas przyjechałeś? Z Tychów, koło Katowic. Słyszycie, jak daleko, a znajdujemy się w Warszawie. To nie jest daleko, to są 3 godziny jazdy pociągiem. No w sumie jak zwał, tak zwał. Słuchaj, ogólnie jaka jest inicjatywa tego, w ogóle dlaczego tu przyjechałeś do nas? Tak? Miałem przyjemność już poznać wcześniej Darka na warsztatach i chciałem zobaczyć, jak to jest. Chciałem się przekonać, czy potrafię to robić. A po drugie dlatego, że jest mi bardzo bliska idea, która przysłania temu muralowi, czyli problem uzależnień. We wszelkich postaciach. Jest to coś, z czym się borykałem w życiu. Czyli można powiedzieć, że tak jakby przeżyłeś to na własnej skórze. Tak, miałem z tym do czynienia. Mm-hmm. Więc jak dowiedziałem się o tej akcji, to od razu poczułem, że chcę wziąć w tym udział. Jak najbardziej. Tyle. Po prostu to jest taka akcja po prostu społeczna. Staramy się po prostu poprzez sztukę pomagać ludziom. Jak poznałeś się w ogóle z Darkiem? Właśnie na warsztatach? To jest, ja już jestem starym człowiekiem. Także ja jeszcze pamiętam bardzo dawne czasy, kiedy... Drugą wojnę światową pewnie. No nie, akurat tak daleko nie, ale, ale pamiętam, jak Darek jeszcze się zupełnie innymi rzeczami zajmował. I gdzieś później po latach, no wiadomo, Facebook zadziałał, zacząłem go obserwować i w ten sposób się dowiedziałem, że robi różne warsztaty, tego typu historie. W miarę możliwości zacząłem z tego korzystać. No i teraz doprowadziło mnie to do stolicy. Czyli słuchajcie, tak naprawdę za 10 lat jeszcze ten pan bardzo dużo namiesza, więc pamiętajcie o tym. Dziękuję, że nas odwiedziłeś. No to jest mój pierwszy mural, ale na pewno nie ostatni. Nowoczesny sposób mieszania farb. Jak super mikser.
dla mnie motywem przewodnim jest to, że możemy coś robić razem, wspólnie dla jakiegoś szczytnego celu, bo tutaj kilka rzeczy zrobiliśmy naraz. Raz, że ta ściana nabrała kolorów, nabrała przesłania, przekazu, takiej solidarności z osobami, które się chcą uwolnić od uzależnień. Zwraca to też uwagę tych osób, które właśnie zamiast siedzieć gdzieś w domu, przy komputerze, przy telefonie, spędzają tutaj czas na placu zabaw z dziećmi, czy tutaj w tym kąciku sportowym. No. Jeżeli chodzi o reakcje ludzi, to były tak naprawdę pozytywne. No bardzo pozytywne, bo ludzie faktycznie przez wiele lat już patrzyli na obrzydliwą ścianę. No. A teraz kolory, przesłanie, to wszystko ma znaczenie. Zobaczcie, jaka paleta barw. Normalnie praktycznie wszystkie kolory świata, wszystkie kolory tęczy. Więc naprawdę będzie czym malować. Dobra. Była taka sytuacja, na przykład, że seniorka, jedna z seniorek, która tędy szła, no najpierw była z takim bardzo dużym dystansem do tego, no bo coś tu się dzieje i... Nawet jak się kopnęła w te szablony, co tu leżały, tak, już ze złości, już tak nie wiedziała, co to za śmieci. Nie wiem, czy ze złości, czy bardziej z ciekawości, bo nie wiedziała, czy to jest namalowane, co to tutaj w ogóle robi. Ale jak się dowiedziała, jakie jest przesłanie, że to chodzi o to, żeby się ludzie uwolnili z wszelkiego rodzaju uzależnień, żeby mogli być wolni, żeby mogli się cieszyć życiem, spędzać czas w przestrzeni, w przyrodzie, nawet takiej w przyrodzie w mieście, no to po prostu nam zaczęła gratulować i powiedziała, że super. Chyba największym ogólnie takim podziękowaniem i radością to jest tak naprawdę radość innych ludzi. Tak po prostu, bo tak jak dużo osób też podchodziło i mówiło, właśnie to było tak szaro, dziękujemy wam, taki serdeczny uśmiech ogólnie od lokalców. No tak. Pozwolę sobie, bo to jest tylko część prawdy, oczywiście to jak ludzie, odbiór z zewnątrz jest bardzo istotny i to faktycznie tak podbudowuje, ale dla mnie, no ja czułem w ogóle radość. Po pierwsze, że wspieram szczytną inicjatywę, bardzo fajne stowarzyszenie Jam 93. Dwa, robię to ze wspaniałymi ludźmi, ukłony. No i też ja sam dla siebie po prostu zamiast siedzieć w domu i nic nie robiąc, czuję, że po prostu się realizuję artystycznie i twórczo. I to jest super. Właśnie. I tym właśnie miłym akcentem chcieliśmy zakończyć. Słuchajcie, pamiętajcie, naprawdę warto jest porzucić uzależnienia. Człowiek tak naprawdę łapie nawyki. Powiem wam, że bardzo dużo jest niezdrowych nawyków. Po prostu poszukajcie w głębi serca, w głębi swojej duszy, co tak naprawdę was kręci. Wyjdźcie z tego domu, otwórzcie oczy i umysł, a zobaczycie tak naprawdę, że świat się zmieni dookoła was. Dziękujemy. Dzisiaj rozmawiałem z Dariuszem Paczkowskim i Człowiek Artysta. Hej. Hej. Mam dużo końcówek różnych, końcówki farb i to jest bardzo dobry moment, żeby je wykończyć.